To było tak, że myśmy szli tym brzegiem, to ja niedaleko ta wioska. Bolszewicy zaczęli strzelać, a potem padła komenda w tyrolierę i na wieś. W naszych czterech zdaje się, że właśnie druh Franciszek Lech schowało się za kopką siana, bo zobaczyli, że tam wpadł bolszewik. I tak, podajsa, podajsa, a to było niedaleko lasu i ten Lech się zdenerwował. Ten bolszewik strzelił i niestety zabił Franciszka Lecha, no ale myśmy tego bolszewika wykończyli. Dwa granaty poszły w jego stronę, myśmy upadli na ziemię za kopką siana, a to siano się oczywiście spaliło. Na koniec inscenizacji koledzy chowają Franciszka Lecha. Siano położyli na drzewie.